ukończenie brytyjskiej uczelni jest dużym atutem w oczach pracodawców. Pytam tutaj zarówno pracodawców polskich, jak i zagranicznych. No, trudno chyba tak wprost powiedzieć na to pytanie, ale wyobraźmy sobie sami sytuację. Mamy globalizujący się rynek pracy, prawda? W Polsce jest wiele firm zagranicznych i często poszukują ludzi, którzy owszem znają język polski, ale z drugiej strony wykształceni są w ich realiach. Także z nimi czują się bardziej pewnie na rynku pracy i woleliby mieć takich ludzi. Oczywiście po studiach w Anglii student biegle zna język angielski. Prawnik, który skończył prawo w Wielkiej Brytanii, będzie zawsze pisał lepsze pozwy niż jego kolega po studiach w Polsce, prawda? Także no to są te elementy dodatkowe. Często, nawet jeżeli mamy porównywalnych kandydatów, może to przeważać, prawda? Dlatego wydaje mi się, że to w dobie globalizacji chyba jest inwestycja ciekawa. Tym bardziej, że Polska staje się takim centrum outsourcingowym. Jesteśmy najbardziej atrakcyjni, jest trend, jest moda na Polskę. Dużo firm światowych przenosi swoje centra księgowe właśnie do Polski. Także konkurujemy z wieloma krajami świata i jesteśmy na niesamowitym wzrostowym trendzie teraz. Także naprawdę będą poszukiwani tacy specjaliści. Praktyka na studiach w Anglii i praca w Polsce to być może dobry pomysł na karierę. Czy uczelnie Wielkiej Brytanii i w ogóle cały sam system studiowania pozwala studentom w łatwy sposób łączyć studiowanie i pracę jednocześnie? Mam czas, mam pieniądze, mogę zarabiać, mogę pracować. Doszło nawet do takiego ciekawego zjawiska, że do Anglii zaczęły wyjeżdżać osoby, których rodziców nie było stać na ich finansowanie studiów w Polsce. Dlaczego? No bo w Polsce studentowi trudniej zarobić na swoje utrzymanie. Z racji organizacji studiów, poziomu zarobku. W Wielkiej Brytanii jest to naprawdę łatwe, trzeba tego chcieć. Pół etatu pokrywa 100% kosztów, jakie student musi utrzymania studenta w Wielkiej Brytanii. Za studia nie płaci, musi się za nim utrzymać, może zarobić na swoje utrzymanie. Pamiętajmy, że te 15 godzin czy 12 studiów akademickich to nie wszystko, co student musi zrobić. Ma do realizacji własną pracę, projekty, ale kiedy to zrobi, to jest jego sprawa. To dlatego czytelnie w Wielkiej Brytanii otwarte są 24 godziny na dobę, bo studenci lubią tam przychodzić o trzeciej czy o czwartej rano, tak? Skąd wracają? Nikt się ich nie pyta. Ważne, że mają skończone projekty na czas. Czy na uczelniach brytyjskich funkcjonuje coś takiego jak wsparcie studentów lub absolwentów na rynku pracy? Czy są jakieś programy stażowe, współpraca z pracodawcami? Jak to wygląda? Tak, to standard. Mało tego, to jest podstawowy miernik skuteczności brytyjskiego uniwersytetu. Polega on na tym, że oni mierzą, ile osób po 6 miesiącach od ukończenia uczelni znalazło pracę w swoim fachu. W związku z tym kładą duży nacisk na to, robiąc różnego rodzaju career fairs, także tego jest bardzo dużo. Każda uczelnia ma swoje dedykowane biura, które rzeczywiście działają bardzo aktywnie. Współpracują z firmami. Jest też możliwa takie studia w systemie sandwich, czyli 2 lata studiów, rok w firmie i potem powrót na uczelnię znowu, żeby zrobić dyplom pod kierunkiem tego, co chce, co potrzebuje. Także te relacje rzeczywiście są bardzo bliskie. Co ciekawe, brytyjskie uczelnie stawiają na zatrudnienie wykładowców, którzy nie są odciętymi od realiów akademikami, tak? To muszą być ludzie, na przykład jeżeli chodzi o prawników, studia prawnicze, to musi być ktoś, kto jest albo sędzią, albo ma własną kancelarię, albo pracuje w kancelarii. Nie może być oderwany od realiów przedmiotu, który wykłada. To standard na brytyjskiej uczelni. Więc znając kogoś, kto ma kancelarię, tak, możemy w prosty sposób mieć link do tej kancelarii i zapytać po prostu o możliwości zatrudnienia. Dotyczy to każdej branży. Także wydaje mi się, że to jest ciekawe. Poza tym w takich kierunkach na przykład egzotycznych, jak nie wiem, studio production, czyli produkcja studyjna, to uczelnie tworzą własne wytwórnie płytowe, które nagrywają profesjonalnych muzyków na terenie uczelni. Ci studenci widzą, jak to w rzeczywistości wygląda. Tak zaczynał Coldplay, czy ostatnio słynny Ed Sheeran, prawda? Znaleziony, odkryty w londyńskim metrze, prawda? Także często właśnie studenci mają kontakt z tym prawdziwym, dorosłym, zawodowym życiem. Nie są trzymani pod jakimś kloszem teorii. Tak naprawdę codziennie mają to, co potrzeba. Prawo ekstremalnie różne niż w Polsce. Żadnej łaciny, żadnej historii, tak? Od razu case law, do sądu, do przypadków. Także wydaje mi się, że w dzisiejszym goniącym świecie ten system edukacji bardziej chyba nadąża za rzeczywistością.